Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w Małopolsce, a konkretnie w gminie Ochotnica Dolna, choć nagrania zaplanowane zostały na samej górze, w Gorcach, czyli Wysokich Tatrach. By zobaczyć owce na halach, trzeba wejść naprawdę wysoko, o czym Marysia się przekonała. Ochotnica Górna, 5 rano, piękny wschód słońca. Właśnie idziemy zobaczyć, jak Baca rozpoczyna pracę. Doszliśmy do bacówki i podchodzę z pewną ostrożnością, bo psy pasterskie chronią swojego terytorium. Na pewno nie można ich głaskać i trzeba podchodzić bardzo ostrożnie. Trzymajcie kciuki. Słyszę szczekanie psów pasterskich i dźwięk dzwonków, a to oznacza, że stado jest tuż obok. Marysia miała okazję przekonać się, jak wygląda prawdziwe życie na wypasie. Do pomocy przy dojeniu owiec zaprosił ją Baca Jarek Buczek. Udój rozpoczyna się skoro świt, więc ekipa sobie nie pospała. Stado znalezione, to teraz pozostaje tylko szukać Bacy. Cześć maleńkie! No i w końcu jesteśmy na miejscu. Baca Jarek od rana nie próżnuje. One czują, że ktoś obcy siedzi tutaj? No na pewno będą. One się teraz będą rwały. Jak długo już jesteś Bacą? Od kiedy się tym zajmujesz? No już minęło 10 lat. 11 rok. Bacujemy tutaj w Ochotnicy Górnej. Podjęliśmy się tego. W życiu jak wszystkie roboty, zajęcia. No i podjąłem się tego ze względu na to, że w Ochotnicy nie było baców. Nie było zadnikło to wszystko, a Ochotnicy się należało, no bo Ochotnica jako najstarsza wieś, jedna z najstarszych wieści na Potalu, założona na prawie pasterskim wołoskim w 1416, nadal nie było, przez Wołochów założona była. No i tu owce były do lat 80. było silne, owczarstwo silne. Do wojny, do II wojny światowej, to tu było jedno z największych zagłębi w Gorcach owczarstwa, pasterstwa. Przypadło na mnie, gdzieś to siedziało w środku. No i jest. Wziąłem się. No i jest. No i masz jest. Misję. Misja do spełnienia, także z jednej strony praca piękna, a z drugiej strony bardzo ciężka. Ile tutaj miesięcy spędzasz na tych halach? No nie, nie jest łatwo. Jeżeli bym tego nie lubił tak naprawdę, to tym bym się nie zajmował, bo to jest wyzwanie, bo to jest 24 na dobę, trzeba siedzieć przy owcach. Szkolenie dojenia rozpoczęło się od dojenia jednej w stadzie kozy. Chytosz. Przeciera się. No i po prostu doisz to spokojnie, naciskając. Tak, ja cię przytrzymię, bo to na pierwszy raz to jest. Nie, za później przejdziemy do owcy. Nie mogę znaleźć. No, o, jest. Dobrze. Ale cieplutkie. No. Ciągnę. Jest, tak. Pierwsze. Ale tylko z jednego. Idzie z drugiego. O, chyba i już. Nawet jak jest ora, to... Dobra, dodaję. Finito. Tak. Dziękuję. No, na pierwszy raz i tak dobrze. O, wracaj. Dobra, pójdź, bo to się nie da. Poszło nie najgorzej. Przyszedł jednak czas na prawdziwą próbę sił. Wydojenie owcy. Z tym już nie poszło gładko. Ogon se przerzuć na bok, tak. O, tam. Dobra. Tam masz? Nie. Tam masz dwa, od spodu, popatrz. Ręką se opatrz, o ręką se opatrz. Widzę jedno. O ręką. To moc nie wymie i nos się nazywa skorot. Skorot. Popatrz, skorot. Jest? Nie. No malutkie są, nie jak koza. To są malutkie takie szczyki. Kurde, to szczyki wystarczy. Malutkie takie. Jedno, nie. No nie ma? Nie. Dobra. Bacy z Marysi póki co jeszcze raczej nie będzie. Jednak nie zniechęciła się i
postanowiła zgłębić tajniki produkcji redykołki, zwanej młodszą siostrą oscypka. To ser podhalański, który posiada certyfikat chroniona nazwa pochodzenia. Prawo do jego produkowania mają wytwórcy z województwa małopolskiego, z powiatów tatrzańskiego, nowotarskiego, suskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, a także z województwa śląskiego, z części powiatów żywieckiego, cieszyńskiego. Redykołki wytwarza się z resztek sera, którego nie wystarczy na przygotowanie oscypka. Powstają z mleka owczego, są wędzone. Redykołka to jest zawsze od dawien dawna powstała od tego, że jak zostało zawsze, bo jak się nabije do formy równo oscypka, no i zostanie zawsze jakieś tam porę trochę sera na końcu, no to zawsze, żeby tego nie marnować, no to wykorzystywali na różne redykołki, wymyślali sobie formy na przykład w kształcie zwierzątek, różnych rybek, różnych malutkich takich tych wrzecionek małych, także redykołka jest takim dodatkiem i najczęściej później to się narobiło w dawnych czasach, jak bata se redykiem do wsi, no to zawsze był ze sobą i jak były dzieci, to od drogi, no bo to wiadomo, to była atrakcja z dawien dawna, bo jak już baca sedno, to wszyscy wypatrywali, jak to ten baca, jak to wygląda, czy to przeżył, czy owce całe, czy jakie te owce. Gazdowie wychodzili patrzeć, czy te owce ładne, wypasione, czy niewypasione. No i zawsze jak dzieci wylatywały, no to ten baca set z torbą dużą, no i rozdawał dzieciom taką. A w tych czasach no, jest bardzo popularne, no bo to i na grilla, i na takie w kształcie zwierzątek to se ludzie kupią zaś na pamiątkę z bacówki, gdyż później zjedzą. Redykołka wytwarzana jest sezonowo, w okresie wypasu owiec. Na wysoką jakość mleka i jej charakterystyczny smak wpływa specyficzna roślinność występująca na obszarze wytwarzania tego sera. W tym czasie zwierzęta żywią się wyłącznie świeżą roślinnością występującą na pastwiskach. Powiem szczerze, że praca baca jest bardzo trudna. Ja byłam tylko jego pomocnikiem, a jestem bardzo zmęczona, ale też bardzo szczęśliwa, bo zobaczcie, jeśli się ma takie widoki, takie czyste powietrze i słońce, które głaszcze twarz, to jest taka zapłata, że warto się napracować. Nie bez żalu opuszczamy Małopolskę. Z takimi widokami, a przede wszystkim z ludźmi pełnymi pasji, zawsze trudno się rozstać.